Anton Czechow Wykrzyknik. W Wigilię Bożego Narodzenia urzędnik Pirekładin położył się spać obrażony i przygnębiony. Odczep się zły duchu, krzyknął na żonę, gdy go spytała czemu jest taki pochmurny. Pochodziło to zaś stąd, że właśnie wrócił z towarzystwa, gdzie usłyszał wiele dla siebie nieprzyjemnych i krzywdzących rzeczy. Początkowo mówiono o pożytku oświaty w ogóle. Potem niepostrzeżenie rozmowa przeszła na stopień wykształcenia urzędników, przy czym wypowiedziano wiele uwag i nawet drwinek z powodu niskiego stanu tego wykształcenia. I tu, jak to zwykle bywa w rosyjskich kompaniach, od kwestii ogólnych zwrócono się wkrótce do osobistych. Weźmy na przykład pana, zwrócił się do pierkładina pewien młodzieniec. Pan zajmuje porządne stanowisko. A jakie pan otrzymał wykształcenie? Żadnego. Od nas nawet nie wymaga się wykształcenia, krótko odpowiedział pierekładin. Wystarczy pisać poprawnie o to wszystko. A gdzie się pan nauczył pisać poprawnie? Przyzwyczaiłem się. Przez czterdzieści lat pracy można nabrać wprawy. Naturalnie z początku było trudno. Robiłem błędy, ale potem przyzwyczaiłem się. I nic. A znaki przestankowe? I znaki przestankowe prawidłowo stawiam. Hm, zmieszał się młodzieniec. Ale przyzwyczajenie to nie zupełnie to samo, co wykształcenie. Nie dość, że pan stawia prawidłowo znaki przestankowe. Nie dość. Trzeba je stawiać świadomie. Stawia pan przecinek i musi pan wiedzieć, po co go pan stawia. A to wasza nieświadoma ortografia. Grosza nie warta. Jest to robota mechaniczna i nic więcej. Pierekładin zamilkł i nawet uśmiechnął się łagodnie. Młodzieniec był synem radcy stanu. Ale teraz, kładąc się spać, pełen był oburzenia i gniewu. Czterdzieści lat służyłem, myślał. I nikt mnie głupcem nie nazywał. A teraz. patrzcie, jacy się krytycy znaleźli. Nieświadomie, odruchowo, robota mechaniczna. Ach, palcie diabli. Ja może jeszcze lepiej od ciebie rozumiem, chociaż w twoich uniwersytetach nie byłem. Wylawszy w myśli na swego krytyka cały zapas znanych mu wymysłów i ogrzawszy się pod kołdrą, Pierekładin zaczął się powoli uspokajać. Wiem, rozumiem, myślał zasypiając. Nie postawię dwukropka, gdzie potrzebny jest przecinek, więc rozumiem. Tak, tak, młodzieńcze. Trzeba przedtem pożyć na świecie, pourzędować, a potem dopiero sądzić starszych. Przed zamkniętymi oczyma zasypiającego pierekładina, przez tłum ciemnych, uśmiechających się obłoków, jak meteor przeleciał ognisty przecinek. Za nim drugi, trzeci. I wkrótce całe bezgraniczne tło, rozpostarte przed jego wyobraźnią, pokryło się gęstymi tłumami latających przecinków. Wziąć chociażby przecinek, myślał Pierekładin, czując słodkie odrętwienie we wszystkich członkach przy zasypianiu. Ja je doskonale rozumiem. Dla każdego mogę miejsce znaleźć, jeżeli chcesz. I świadomie. A nie na chybił trafił. Egzaminuj, a zobaczysz. Przecinki stawia się w różnych miejscach, gdzie trzeba i gdzie nie trzeba. Im bardziej zawikłany papier, tym więcej wymaga przecinków. Stawia się je przed który i przed Że. Jeżeli w papierze są wyliczeni urzędnicy, to każdego z nich należy oddzielić przecinkiem. Wiem! Złote przecinki zakręciły się i znikły. A kropkę stawia się w końcu papieru gdzie trzeba zrobić dużą przerwę i spojrzeć na słuchacza tam również kropkę po wszystkich długich ustępach trzeba postawić kropkę by się sekretarz nie zaślinił gdy będzie czytał więcej nigdzie się kropki nie stawia znowu nadciągają przecinki mieszają się z kropkami kręcą się i pierkładin widzi całe tłumy średników i dwukropków. I te znam, myślał. Gdzie przecinek jest za mało, a kropka za dużo, tam się stawia średnik. Przed ale i więc stawia się średnik. A dwukropek? Dwukropek stawia się po słowach postanowiono, zdecydowano. Średniki i dwukropki zgasły. Przyszła kolej na znaki zapytania. Wyskoczyły z obłoków i zaczęły tańczyć. Wielka rzecz. Znak zapytania. Nawet dla tysiąca miejsce znajdę. Stawia się je wtedy, gdy się o coś zapytuje: Na co zostały przeznaczone pozostałe sumy z zeszłego roku? Albo. Czy urząd policyjny nie uzna za właściwe ową iwanową, i tak dalej? Znaki zapytania potakująco ruszyły swymi haczykami, i nagle, jakby na komendę, wyciągnęły się wykrzykniki. Hm. Ten znak przestankowy używany jest często w listach. Szanowny panie, albo Wasza Ekscelencjo. Ojcze i dobroczyńcu. A w papierach kiedy? Wykrzykniki jeszcze się więcej wyciągnęły i stanęły w oczekiwaniu. W papierach stawia się je, kiedy tego. Hmm, rzeczywiście, kiedy się je stawia w papierach? Poczekaj, muszę sobie przypomnieć. Hmm. Pierekładin otworzył okno i przewrócił się na drugi bok. Ale nie zdążył jeszcze ponownie zamknąć oczu, kiedy na ciemnym tle znowu zjawiły się wykrzykniki. Niech je diabli porwą. Kiedy należy stawiać wykrzykniki? Pomyślał, starając się usunąć ze swej wyobraźni nieproszonych gości. Czyżbym zapomniał? Albo zapomniałem. Albo ich nigdy nie stawiałem. Priekładin zaczął sobie przypominać treść wszystkich papierów, które napisał w przeciągu 40 lat służby. Ale mimo wysiłków, myśli i pomarszczeń na czole nie znalazł w swej przeszłości ani jednego wykrzyknika. Co za historia? 40 lat pisałem i ani razu wykrzyknika nie postawiłem. Hmm. Ale do diabła. — Kiedyż go się stawia? Spoza szeregu ognistych wykrzykników ukazała się ironicznie uśmiechnięta twarz młodzieńca krytyka. Same wykrzykniki uśmiechnęły się i zlały się w jeden wielki wykrzyknik. Piekładin potrząsnął głową i otworzył oczy. — Licho wie co — pomyślał. — Jutro trzeba wstać na msze, a mnie to diabelstwo z głowy nie wychodzi. — Pfuj! — ale kiedy go się stawia? Oto masz przyzwyczajenie. Oto masz wprawę. Przez czterdzieści lat ani jednego wykrzyknika. Pierekładin przeżegnał się i zamknął oczy. Ale zaraz je otworzył. Na ciemnym tle bowiem wciąż jeszcze widniał wielki wykrzyknik. — Pfu, Chyba całą noc nie zasnę. — Marfusza! Zwrócił się do żony, która się całe życie chełpiła tym, że skończyła pensję. Czy ty nie wiesz, kiedy się w papierach stawia wykrzyknik? Naturalnie, że wiem. Siedem lat na pensji byłam. Na pamięć całą gramatykę umiem. Ten znak stawia się przy zwracaniu się do kogoś przy okrzykach i przy wyrażaniu zachwytu, oburzenia, radości, gniewu i innych uczuć. Tak pomyślał Pierekładin zachwyt oburzenie radość gniew i inne uczucia zamyślił się Czterdzieści lat pisał papiery napisał ich tysiące dziesiątki tysięcy ale nie pamięta ani jednego wiersza który by wyrażał zachwyt oburzenie albo coś w tym rodzaju inne uczucia, myślał. Ale czyż w papierach potrzebne są uczucia? Pisać je może i człowiek bez uczuć. Twarz młodzieńca krytyka znowu wyjrzała spoza wykrzyknika i uśmiechnęła się ironicznie. Pierekładin podniósł się i usiadł na łóżku. Głowa go bolała. Na czoło wystąpił mu zimny pot. W kącie łagodnie świeciła się lampka przed ikoną. Meble wyglądały świątecznie. Od wszystkiego rozchodziło się jakieś ciepło. Wszystko świadczyło o obecności kobiecej ręki, ale biednemu urzędniczynie było zimno, nieswojo, jakby zachorował na tyfus. Wykrzyknik stał już nie przed zamkniętymi oczyma, ale przed nim, w pokoju, koło toalety żony i drwił z niego. Maszyna do pisania! — Maszyna! — szeptała Mara, ziejąc na urzędnika zimnym chłodem. — Drewno bez uczucia! Urzędnik nakrył się kołdrą, ale i pod kołdrą ujrzał widziadło. Przylgnął twarzą do ramienia żony, ale i spoza ramienia sterczało to samo. Całą noc przemęczył się biedny pierykładin, ale i wednie nie opuszczała go Mara. Widział ją wszędzie, w butach, w spotku, w orderze. — I inne uczucia — myślał. To prawda, że żadnych uczuć nie było. Pójdę zaraz do naczelników złożyć podpis. Czyż to się robi z uczuciem? Tak sobie. Maszyna do gratulacji. Kiedy Pierekładin wyszedł na ulicę i zawołał dorożkę, to zamiast szwajcara ujrzał wykrzyknik. I wszystko mówiło mu o zachwycie, oburzeniu, gniewie. Pióro ze stalówką. Też wyglądało jak wykrzyknik. Pierekładin wziął je, umoczył w atramencie i podpisał się. Sekretarz kolegialny jefim pierekładin. I stawiając te trzy wykrzykniki, był zachwycony, oburzony, uradowany, kipiał gniewem. Masz masz! Mruczał naciskając pióro. Ognisty znak otrzymał zadość uczynienie. I zniknął.